Program Wolne Głosy, Marcin Bąk. Witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z panem ministrem o seniorach. Zacznijmy może od tego, że nasze społeczeństwo się starzeje, jak zresztą w ogóle znaczna część społeczeństw zachodniego świata. Mamy coraz więcej seniorów w tej piramidzie wieku. I co to oznacza dla społeczeństwa, co to oznacza dla państwa w najbliższych latach? Społeczeństwo się starzeje, ale to też ma związek z tym, że po prostu dłużej żyjemy. Mhm. I tylko się cieszymy, że możemy dłużej żyć. W ostatnich kilkunastu latach wiek do życia nam się wydłużył. W przypadku kobiet o 8 lat, w przypadku mężczyzn o 7 lat. I to też musimy wszystko brać pod uwagę, zarówno w sensie aktywności osób starszych, bo ta aktywność też się przesuwa, ale też w stosunku do zapewnienia środków, że tak powiem, materialnych, czy innych działań, choćby opiekuńczych, bo czym osoby starsze, to te wymagają też czasami większej opieki. Czyli jest kilka takich elementów, które no, wymagają od państwa dużego wysiłku. I stąd też nasze te działania, które podejmujemy w stosunku do seniorów. Z jednej strony to wsparcie materialny, z drugiej strony też program rozwoju usług społecznych dotyczących właśnie opieki, usług opiekuńczych. No i trzecia kwestia, programy, które są związane z tym, żeby seniorzy utrzymali się jak najdłużej w aktywności. Zatrzymajmy się najpierw przy tych kwestiach materialnych, bo one są no, ważne dla dużej części naszego społeczeństwa, właśnie tych seniorów, którzy otrzymują emeryturę. Kolejna emerytura, 13, a zwłaszcza 14, to jest często bardzo konkretny zastrzyk finansowy. Mamy informację, że 14 emerytura została przez prezydenta podpisana. Ten zastrzyk finansowy w tym roku będzie. Jak to jest przyjmowane przez środowisko osób starszych? Oczywiście, no mamy doświadczenia z 13. emeryturą, która już jest na stałe wpisana do naszego ustawodawstwa i co już teraz od kilku lat, 1 kwietnia jest wypłata 13. emerytury, czyli dodatkowego świadczenia do tych świadczeń, które każdy z emerytów, rencistów pobiera, bo to świadczenie 13. emerytura i 14. emerytura jest przeznaczona dla wszystkich, czyli zarówno dla tych, którzy są ubezpieczeni w systemie ubezpieczenia powszechnego, czyli w ZUS-ie, emerytury rolnicze, emerytury mundurowe płacone z budżetu państwa, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne, renty rodzinne, czyli wszyscy, którzy korzystają, takich osób w naszym kraju jest 9 milionów 600 i oni z tego wsparcia korzystają. Jak już powiedziałem, ostatnie lata to 13. emerytura, w tym roku ona już została wypłacona i dodatkowe jeszcze świadczenie, które po raz pierwszy w ubiegłym roku zostało wypłacone, to jest tak zwana 14. emerytura, też została już przyjęta, podpisana, jak pan powiedział, przez prezydenta. Pierwsze wypłaty 25 sierpnia, z tym, że jest tylko tutaj mała różnica, że pełną wysokość 14. emerytury, czyli najniższej emerytury, która dzisiaj wynosi na rękę 1218 zł, otrzymają te osoby, których wysokość emerytury nie przekracza kwoty 2900. Jeżeli komuś przekracza tę kwotę, to jest zastosowany tak zwany mechanizm złotówka za złotówkę, czyli o ile przekroczysz tę kwotę, to o tyle masz pomniejszaną wysokość najniższej emerytury. Czyli my mamy kwotę 1217, jeżeli przekroczymy tam o 100 zł, no to dostaniemy 1117 na przykład. Daję tylko jeden z przykładów. I praktycznie z tego mechanizmu, czyli pełna wysokość najniższej emerytury plus mechanizm złotówka za złotówkę, skorzysta około 9 100 000 osób. Około 500 tysięcy z 14 emerytury nie skorzysta. To są te osoby, których wysokość świadczenia emerytalnego przekracza kwotę 4180 zł. Jeżeli byśmy globalnie na to popatrzyli, to mamy w tej chwili przy 14 emeryturze ponad 11,5 miliarda złotych, przy 13 emeryturze 13 miliardów złotych, czyli to już jest ponad 25 miliardów złotych. I w tym roku też była rekordowa waloryzacja, bo była na poziomie 7%, ponad 18,5 miliarda złotych, czyli w tym roku tylko do seniorów trafiło ponad 43 miliardy złotych. Mówię o tym roku, jakbyśmy cofnęli się do innych lat, no to skok jest tutaj olbrzymi. No nie ma w ogóle porównania z latami, gdzie rządziła Platforma z PSL-em, gdzie
gdzie pamiętamy, waloryzacje były groszowe czy złotówkowe, bądź w ogóle nie odbywały się. Te liczby, o których pan minister wspomina, 9 milionów beneficjentów 14 emerytury, w różnej oczywiście wysokości, ale to są liczby naprawdę duże i one nawiązują do początku naszej rozmowy. Tak? Mamy coraz więcej seniorów, żyjemy coraz dłużej, ale jednocześnie w tym roku zetknęliśmy się wszyscy, jako nie tylko Polacy, Europejczycy, w ogóle cały świat, z problemem inflacji, z problemem cen rosnących. Moje pytanie dotyczy trochę przyszłości. Co planujemy w nadchodzącym roku, w nadchodzących latach w ogóle, pod kątem właśnie emerytów, tej dużej rzeszy, wielomilionowej rzeszy naszych rodaków? Czy utrzymanie dotychczasowych 13 emerytur, no to jest oczywiste, być może 14, ale czy jakieś inne jeszcze działania w tym zakresie finansowym są planowane, są rozważane? No tu jeszcze warto przypomnieć, że w tym roku też prowadziliśmy tak zwaną tarczę antyinflacyjną, czyli te dodatki osłonowe dla osób o najniższych dochodach. No w tej grupie też jest bardzo dużo seniorów, bo to jest ta grupa, która no potrzebuje wsparcia. I tu też w zależności od dochodu te dodatki osłonowe są przyznawane. Przyznawane były na wiosnę, teraz druga część będzie na jesień. Na pewno w przyszłym roku ważnym elementem będzie, bo już podjęliśmy pracę nad przyszłoroczną waloryzacją. Ona będzie też bardzo wysoka ze względu na inflację, która w tym roku jest wysoka. Szacujemy, że w przyszłym roku ta waloryzacja będzie no, na poziomie co najmniej 10%, czyli łączne środki, które wtedy przeznaczymy na waloryzację, będą na poziomie około prawie 30 miliardów złotych. Do tego 13 emerytura. Oczywiście w tym roku jeszcze nie mamy decyzji, czy 14 emerytura będzie również w przyszłym roku, ale z zapowiedzi pana premiera no wydaje się, że również będzie 14 emerytura. I bardzo ważne rozwiązanie, które wprowadziliśmy w Polskim Ładzie, to jest tak zwana emerytura bez podatku do kwoty 2,5 tysiąca złotych. Ona już obowiązuje w tym roku i w przyszłym roku też będzie obowiązywała. Tutaj też to jest ponad, w zależności od wysokości, ale przy takiej średniej, ponad 2500 złotych oszczędności w ciągu roku. Czyli tutaj w tym zakresie te wszystkie zarówno programy, jak i również związane z emeryturą bez podatku chcemy oczywiście utrzymać, mając świadomość, że ten rok będzie też trudny ze względu na to, że inflacja jest wysoka, choć mamy nadzieję, że ten okres takiej wysokiej inflacji uda nam się w tym roku maksymalnie zmniejszyć, ale wiemy, że w przyszłym roku też na pewno ta inflacja też nie będzie niska. Panie ministrze, wspominał pan o tym, że zwiększa się liczba seniorów, bo wydłuża się średnia wieku naszych rodaków. Zwiększa się także czas ich aktywności. Ludzie trafiają na emeryturę w wieku 60-65 lat, ale wciąż są jeszcze osobami w miarę zdrowymi, w miarę sprawnymi. No i ten odsetek seniorów w naszym społeczeństwie jest coraz większy. Rodzi się więc pytanie, jak zagospodarować im czas, jak zagospodarować im życie, jakie są rozwiązania czy propozycje państwa w tym zakresie? No z jednej strony to też wielokrotnie podkreślamy, że przywracając wiek emerytalny do poprzedniego stanu, bo pamiętamy, że Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny zarówno w ZUS-ie, jak i w KRUS-ie. Myśmy przywrócili ten wiek emerytalny, ale też jest jedna zasadnicza tutaj zmiana, że te decyzje o przejściu na emeryturę podejmują sobie ubezpieczeni. Czyli też jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś ma siły, ma możliwości, to może oczywiście dalej kontynuować pracę. Ale też wiemy, że są osoby, które w tym wieku odchodzą na emeryturę, w tym podstawowym, choćby ze względu na to, że pomagają rodzinie, czy to w opiece nad swoimi rodzicami, czy dzieciom swoim, wychowując wnuki. Tu są różne elementy i każdy podejmuje sobie decyzję we własnym zakresie. I co jest też istotne, to w tej chwili wprowadziliśmy też takie rozwiązanie zachęcające do pozostania na rynku pracy. Jeżeli osoba
to jest tak zwany PIT zero dla seniorów, czyli jeżeli osoba ma już prawa, nabywa prawa emerytalne, a nie przechodzi na emeryturę, może skorzystać z tego i nie płaci wtedy, nie płaci wtedy podatku, czyli też dodatkowy zysk. To rozwiązanie też w tej chwili jest, funkcjonuje, było wprowadzane też w ramach Polskiego Ładu, bo to jest, myślę, też takie korzystne rozwiązanie, jeśli chodzi o tą część, gdzie ludzie są aktywni, a z drugiej strony też tworząc programy, które z jednej strony skierowaliśmy do i kierujemy do samorządów, na przykład program Senior Plus na tworzenie dziennych czy klubów seniora, gdzie seniorzy mogliby się spotykać, czy program Aktywni Plus skierowany do organizacji pozarządowych, to też po to, aby właśnie poprzez takie działania umożliwiać seniorom spotykanie się, jeszcze dodatkowe kształcenie się, różne kursy, cyfryzacja z obsługi czy to komórek, czy komputerów. Wszystkie te działania, które dzisiaj w życiu seniorom też są niesłychanie potrzebne. Pani minister Maląg, która była w Kaliszu na takim pikniku właśnie z okazji Dnia Seniora, powiedziała, że w tej chwili w Polsce działa 1100 domów seniora, klubów seniora. Jednocześnie powiedziała, że gdy PiS obejmował władzę w 2015 roku, to takich klubów było zaledwie 100 na terenie całego kraju. No to jest dość skokowy wzrost. No dokładnie 99, bo to też tym się zajmując, to pamiętam no dokładnie ile jak rozpoczynaliśmy. Teraz jest ponad 1100 już dziennych domów i klubów seniora prowadzone przez samorządy bądź przez organizacje, które samorządy to zleciły. To są dobre miejsca właśnie, żeby się spotykać, ale co jest też istotne, bo tutaj pulę środków mamy 60 milionów złotych, także tutaj też było możliwość dania na tworzenie, ale też cały czas dokładamy do funkcjonowania już istniejących domów. Czyli też ten drugi moduł jest bardzo ważny, że nie zostawiamy podopiecznych, że utworzył się klub czy dzienny dom, a nie ma później na funkcjonowanie. Tutaj przeznaczamy środki na funkcjonowanie i to też myślę jest dobre rozwiązanie. Przy Aktywni Plus mamy kwotę 40 milionów złotych. W tym roku 285 organizacji pozarządowych realizuje programy wsparcia, a wniosków było ponad 1600, czyli też duże zainteresowanie. No i zawsze jest ten problem, że nawet na te działania mamy za mało środków i tutaj zawsze co roku staramy się, żeby tych środków pozyskać więcej na te działania, bo one są potrzebne. Oczywiście oprócz innych programów, które są realizowane wspierające seniorów, czy to opieka 75+, czy leki 75+, to te działania, które podejmujemy też dla seniorów. Panie ministrze, wspominał pan o tym, że te ośrodki aktywizacji seniorów tworzone są przez samorządy przy wsparciu, przy dofinansowaniu ze strony rządowej. Wiemy jednocześnie, że no bywa różnie, jeśli chodzi o samorządy. Różni działacze różnych wizji politycznych kierują takimi samorządami. I nie zawsze ta współpraca na linii władza centralna, rząd i konkretne samorządy układa się dobrze. Co pan może powiedzieć o współpracy w tym właśnie zakresie wspierania seniorów między rządem a samorządami? No tu zależało nam, żeby większy tak by nacisk dać na mniejsze miejscowości, bo tam jest trudniejszy dostęp do różnych dóbr, z których by mogli korzystać seniorzy. I tutaj oczywiście to musi być odzew ze strony samorządu, bo my dokładamy się do tych programów. Jeżeli samorząd nie jest zainteresowany, to oczywiście taki program nie jest realizowany. Bardzo też ważne jest sami seniorzy, którzy się organizują, którzy tworzą różne koła, czy to na poziomie wsi, czy sołectwa i też wymagają od burmistrza, czy wójta danej gminy, żeby taki klub, czy dzienny dom powstał. Co jest też istotne, bo to też jeśli chodzi o współpracę samorządu z seniorami, to są to tak zwane powoływane
zwane Rady Seniorów, czy to na poziomie gminy, czy powiatu. My powołaliśmy też pełnomocników wojewody do spraw polityki senioralnej, które właśnie mają, że tak powiem, ułatwić zakładanie takich rad, żeby jednak też seniorzy mieli możliwość oddziaływania na włodarzy swoich miast, przedstawiając swoje problemy, czy również właśnie różne propozycje rozwiązań. To idzie dosyć trudno, bo to jest działanie na razie fakultatywne, czyli no musi być też zgoda wtedy radnych w powołaniu takich gmin, ale powstaje ich dosyć dużo, także mamy nadzieję, że kolejne lata zapełnią tę mapę Polski takimi radami, czyli seniorzy będą mieli też swój głos, choćby w samorządzie. Wymienił pan minister kilka różnych programów skierowanych do seniorów. Jest taki program Infolinia Wspieraj Seniora. Cóż to takiego jest? Czy mógłby pan przybliżyć nieco informacji na ten temat? To jest jeszcze nasze działanie, które podjęliśmy w czasie COVID-u, Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora. Uruchomiliśmy wtedy infolinię Wspieraj Seniora, przez którą seniorzy mogli uzyskać pomoc. Czyli dzwoniło się na infolinię, z infolinii kierowane było później do miejskich czy gminnych ośrodków pomocy społecznej informacje, że dany senior potrzebuje wsparcia, czy to zrobienia zakupów. Poprzez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów ponad 15 tysięcy mieliśmy wtedy wolontariuszy, ponad 300 organizacji młodzieżowych, które pomagały w tym programie. I widząc, jak jest to potrzebne, utrzymaliśmy to zarówno telefon Wspieraj Seniora, jak również zrobiliśmy Korpus Wsparcia Seniora, który między innymi dalej w podobnym systemie działa, ale drugi moduł, który żeśmy wprowadzili, to jest kwestia tak zwanych opasek bezpieczeństwa, skierowany również do samorządów i na ten cel mamy 80 milionów złotych. Program cieszy się dużą popularnością, czyli zapewnienie bezpieczeństwa seniorom na terenie danej gminy. Wiemy, że już wcześniej takie programy też były podejmowane przez samorządy i to się też, myślę, dobrze wpisało, jeśli chodzi o realizację projektu. Jednym z takich poważnych problemów dotyczących seniorów w całym naszym kraju to jest to, z czym mierzymy się wszyscy w ostatnich dniach, czyli fale upałów. Większość lekarzy, z którymi rozmawiamy, są tutaj jednogłośni. To jest duży problem dla seniorów przede wszystkim. Czy są jakieś planowane działania w tym kierunku ze strony rządu, samorządów, by no, wspomóc naszych seniorów w tych trudnych dniach dużych upałów? No tutaj tak, jakby wracając do tego poprzedniego pytania, właśnie też między innymi ten program dotyczący Wspieraj Seniora, to jest też taki moment, że tutaj młodzi ludzie powinni w tej chwili bardziej się zaaktywizować, no bo z tego, co doskonale wszyscy wiemy, przy takich upałach zaleca się, żeby seniorzy pozostali w domu, żeby nie wychodzili, żeby mniej korzystali z wolnego powietrza, bo jest za duży upał i stąd wtedy ta pomoc przez właśnie Korpus Seniora i też infolinię linia 22 505 11 11, która pomaga nam właśnie przez możliwość udzielenia pomocy. I to z doświadczenia COVID-u pokazują, że to też ma rację bytu. Także jeżeli któryś z seniorów potrzebowałby takiego wsparcia, to zachęcamy, żeby skorzystać z tej infolinii. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za wypowiedź dla naszej telewizji. Pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. A my wracamy po przerwie z kolejnymi propozycjami.